Witam. Z tej strony Blade Belier. Dzisiaj zrobimy recenzję Stalkier Shadow of Chernobyl. No, widać nawet, kurwa, nie muszę chyba powtarzać 100 razy. Tą grę znam bardzo dobrze. Przeszedłem ją kilka razy. Od zajebania dużo. Tylko chwilowo muszę sobie przypomnieć co nieco, bo dawno już w nią nie grałem. Może z rok. Ale wcześniej to napierdalałem tylko kuszle szedł. Stara dobra giera. No dobra, pokażę wam recenzję. Jak będzie 100 łapek, to zrobię z tego serię, a na razie to jest recenzja. Musi być 100 łapek w filmie. No dobra, pokażę wam co, jak to się gra. Początkujący, stalker, weteran, mistrz, weteran. No, zobaczymy co i jak będzie. Gra jest normalnie, no, zajebista po prostu. Bo ty jesteś zajebista, to jest prawa oczywista. Ta. Stalker Chain Czarnobyla, no. Zawsze w każdym stalkerze, czy Czyste Niebo, czy Ze w Prypeci, zawsze mi czegoś brakowało. Tutaj w tym stalkerze brakuje mi po prostu broni. No jak to powiedzieć wam? No naprawy broni, tak? Chyba że coś się zmieniło, jakiś patchu najnowszym, modyfikacji. Wiadomo, że są te mody różne i tak dalej, ale mody to swoją drogą, to się crashują i tak dalej. Wyłączają się, gra się wyłącza przez te mody. No lepiej na oryginale grać, tak? Ale po prostu brakuje pewnych, no, rzeczy, tak? To już nie będziemy oglądać, bo to co nas to obchodzi. Dobra, naznaczony, uratowałem cię i nie będę udawał, że chciałem mieć fory u Bozi. Wykonasz dla mnie parę zleceń i będziemy kwita. No i może, jak trochę popracujesz, to ci ustąpi ta amnezja. Spróbuję się dowiedzieć jak najwięcej o twoim problemie. Mam gdzieś, po co ci ten strzelok. Ja się zajmuję swoimi sprawami. Jak chcesz go zabić, to widać, musisz mieć powód. Co tak stoisz? Możesz podejść, ja nie gryzę. No dobra, dobra, kurwa. Wybór należy do ciebie. Albo zrobię ci pranie mózgu, jak to zawsze robię z kotami. Albo zwyczajnie przydzielę ci misję, jak doświadczonemu stalkerowi. Kurwa, jak ja lubię to. Normalnie... Te takie poczucie humoru, nie? Traktuj mnie jak kota, bo gówno pamiętam. To twój osobisty PDA, który pomoże ci przetrwać w zonie. Katora, katora, kurwa. A jeśli zginiesz, inni będą wiedzieli jak i gdzie. Żartowałem. Dobra, przypomnę ci jak z niego korzystać. Jak zdochniesz. Twoje zadania znajdują się w pierwszej zakładce PDA. Przy większości zadań znajdują się przyciski, dzięki którym możesz dowiedzieć się o nich czegoś więcej. Oszczędź mi tego pierdolenia, ja wiem. Zapomnij. Pamiętaj, że każde nowe zadanie automatycznie pokazuje się na minimapie. Przejdźmy dalej. Druga zakładka PDA to mapa. Dzięki widocznym nad nią przyciskom możesz ją przybliżać i oddalać. Aha, możesz też wyśrodkować mapę na sobie. Na pewno to rozgryziesz, to niezbyt skomplikowane. W PDA znajdują się też kontakty. Kontakty to lista stalkerów przebywających w promieniu 50 metrów. Masz tam krótki opis, rangę, przynależność i przypuszczalne nastawienie wobec ciebie. Pamiętaj, że gdy jesteś neutralny, tylko od ciebie zależy, jak cię postrzegają inni stalkerzy. Zwróć uwagę, jak zmienia się nastawienie osoby, której pomagasz. Bądź ostrożny, jeśli w pobliżu są wrogowie. Widać ich na czerwono na wizjerze. Sojusznicy są zieloni, a neutralni – żółci. Aha, PDA martwych stalkerów są szare. Jak ktoś lubi grabić ciała, to się przydaje. Co jeszcze? Ach tak, jest jeszcze pamiętnik.
No cóż, co tu dużo mówić. Wszystkie potrzebne informacje są zbierane w twoim dzienniku. Tak samo wiadomości. Znajdziesz tam nawet to, co teraz ode mnie słyszysz. Jest też ranking. Widać tu 20 najlepszych znanych mi stalkerów. Od czasu do czasu odświeżam to zestawienie, żeby podtrzymać ducha rywalizacji. Może kiedyś ty znajdziesz się na szczycie, kto wie? Twoje osiągnięcia znajdują się w zakładce postęp. To chyba rozumie się samo przez się. Następna jest encyklopedia. Zawiera informacje o zonie i dostarczone przez ciebie lub innych stalkerów rady dotyczące przetrwania. To chyba tyle. Aha, jeszcze jedno. Twój model PDA posiada czytnik fal radiowych szerokiej częstotliwości z wbudowanym dekoderem. Działa w promieniu około 400 metrów, więc możesz przechwytywać komunikaty wojskowe. Otwieraj drzwi, mój jest aktywny kurwa świnio, kurwa. Więc zawsze mogę się z tobą skontaktować. Będziesz ode mnie dostawać zadania i najświeższe wieści. Początkowo będę ci również udzielał rad. Wszystko jasne? Stoła, tak, kurwa, otwieram je te drzwiery. Wszystko jasne. Mam dla ciebie robotę naznaczony. Blalalala, dobra, wypierdalamy. Odetchnij sobie świeżym powietrzem i właź do środka. Mam tu nóż czy coś? Ja chyba nic nie mam. Mam nóż? Nic nie mam. Czym tu się biegało? Zapomniałem. A, X-em. Co chciałeś powiedzieć? Pojebało? Do wilka idziemy. Musimy pogadać. Oj, kurwa, jebana wasza dupę. A nie taka brzydka grafika w sumie w tym cieniu. No. Dobra, spróbuję. Chłopaki, wysyłam wam kogoś, więc róbcie co trzeba. W razie czego atakować. Odbiór. Mam nóż. Dobra, wilk, ślij go. Byle nie wchodził nam w drogę. Bez odbioru. No, kurwa. Tu jest chyba sekret jakiś. Tyle co pamiętam. Kiedyś... O! Chuj w dupę. Czy to był sekret, kurwa? Kurwa, ja nic nie widzę, do chuja wapla. Ja pierdolę. Ja powiem, że po prostu w każdej części czegoś brakuje. W czystym niebie brakuje przecież tych korytarzy, tak? Tych podziemi. Tam bardzo mało był. Chyba zdaje się jeden tylko ten korytarz. To mnie tak wkurwiło. No i były też różne rzeczy. Już tam dokładnie nie pamiętam, tak? Co tam było. Ogólnie. Ale chodzi o to, że po prostu zawsze coś mnie w jakimś stalkerze czegoś brakowało, wkurwiało po prostu, no. Gra jest dobra, no, na swój sposób. Żeby tak zrobili taki większy świat od zajebania duży i taka różnorodność i w ogóle, to by gra rozjebała praktycznie, naprawdę, cały system, kurwa. Aj, nie udało mi się, dobra, chuj tam. No, udałoby się zrobić takie coś, to byłoby ciekawie, tak, czy nie? Zejdziemy tu. O, artefakt. O, zdrowie, siła, nakładka. Czekaj, co on zabiera? Nie będzie mi napromieniowało się? Też artefakty zakładałeś. Ale kurwa, ładna grafika nawet. Nie wiedziałem. Zapomniałem w sumie już, kurwa, tyle lat się nie grał. Rok gdzieś. Kurwa, nigdy po tej drabinie nie umiałem chodzić. Można chodzić, zwiedzać. Kible, nie kible, czasem są te skrytki różne. Różne skrytki są. Można coś znaleźć. Czy broń, czy tego, czy amunicji. Mówię, gra ma swoje plusy, minusy. I ogólnie mi się podoba ten klimat Stalkera. Jedna z lepszych gier. Szczerze mówiąc. Wziął, zajebał mu, kurwa, dzidą w oko. Pójdziemy questa zrobić. No co tu dużo mówić, no kurwa, no nie da się tego zrecenzjować, no ja pierdolę, no to trzeba zagrać, tak? Robisz praktycznie co chcesz, możesz chodzić, zabić tamtego gościa, kurwa, albo nie wiem, pójść inną drogą,
W sumie jedna jakby droga jest, no ale w pewnym sensie można trochę modyfikować. Jakoś tak, jako tako. Tą drogę. Ciała można chyba brać. O. Przykleił się. Halichupa leci. Zaraz, kurwa. Ty nie budź, kurwa. Ty nie budź. Co nie budź.